budowaliśmy tę świąteczną atmosferę i zbudowaliśmy. Choinka już jest od rana w naszym studiu, a teraz są też z nami kolędnicy kaszubscy, czyli gwiżdże. Przyjechali z dalekiego, wielkiego Podlesia, no i teraz pokażą, co i od tej pory nie bierzemy już odpowiedzialności za to, co będzie działo się w tym programie. Cinda, 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 de, kaszepsku kapela, de, cinda, 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 de, kaszepsku kapela, de. Chce tawa gwiazdka wedzec, my jesme gwiazdkami przyjechali do wejs kaszebów. Jesme wedzec, tu lecze się, to wekwela nowa, za to nam a wykłodzeni, prezek, co ci bywa. Cinda, 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 de, kaszepsku kapela, de, cinda, 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 de, kaszepsku kapela, de. Wszyscy serdecznie witamy i za piękno przestudiumy. Nasia kłeza blecze, 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 nasia kłeza blecze, blecze, blecze. Pani dobrze znaje ta i ma w ręce łestra kłesa, zara ją kogoś usmierca. Dojrze spłechuj, my mamy głedę, bioj, bioj! Na Betlejem, na Betlejem, jasny gwiazdka spiceła. A Maria jak lelia z figłę synka płemiła. A Maria jak lelia z figłę synka płemiła. A co tu sadzeja? Niedźwiedź, mandat i marsz do zoo. Nie mam radzie i legę do ludzi. Wszystkim radzą przeszkodzą. Ha, ha, ha. Te do piekła polecą. Ija, ija, jacy głupi szorce dum, te do piekła pójdziesz są. Duj tam jakby tu, łonie czurny jak który kłemi, jakby zaru poziomka naucza. Teredra się duj ta płeku. Czas złożyć rzeźbę. Na dzyń narodzeni Pana przede wszystkim świat i zgłębę. Serca rzeczy ma na głębę. Niech cały ty hecie, Bóg my w swojej piecie. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, maserze śpiewają, serce tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. W naszym studiu. I tak się bawi Wielki Podleś właśnie. Gwieździ, tak. Zaraz będziemy z nimi rozmawiać. To w naszym studiu taka mała próbka ich talentu, czyli tak tradycji kultywowanej z pokolenia na pokolenie. A teraz zobaczmy, jak robią to u siebie, czyli w Wielkim Podlesiu. Zakręcana na punkcie kaszubskiej tradycji, tej dawnej ludowej, bożonarodzeniowej, Iwona Kwidzińska postanowiła włożyć futro z owczej wełny, czapę ze słomy, czyli przejść zupełną metamorfozę. Postanowiła też namówić na to samo swoich 10-letnich uczniów. Tak też powstała grupa kaszubskich małych kolędników z Wielkiego Podlesia. Cofnęli się w czasie do adwentu sprzed 60-70 lat. I teraz oni robią to samo, co kiedyś przed Bożym Narodzeniem robili ich prapradziadkowie. To kawalerowie tworzyli gwiazdkę kaszubską i to oni w Wigilię odwiedzali wszystkie domy, a przyjąć gwiazdkę pod swój dach, to znaczy przyjąć szczęście na cały nowy rok. Kto jak nie oni, dodaje nauczycielka i powtarza starą prawdę, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Chodzi o to, żeby nasiąknęła świadomością o pięknej kaszubskiej tradycji, ale też o tym, że kiedyś ludzie po prostu się odwiedzali, otwierali chętnie drzwi, po prostu lubili gości, nawet jeśli ci goście mieli dla nich taką niespodziankę. Kaszubskie kolędowanie dla Iwony Kwidzińskiej to nie jest zwykła przebieranka, dużo śmiechu i rozdawanie cukierków. Wszystko jest tak, jak było to kiedyś. Od palety postaci, charakterów, przez teksty i stroje. Stroje staramy się robić na podstawie opracowań, jakie były stare gwiazdy kaszubskich. Czasami coś nowego, wiadomo, no, akurat bociana mamy tutaj takiego zrobionego, żeby był lekki, żeby małe dzieci dały radę go nieść, bo drewniany, którego mamy dla starszaków, jednak trochę przerastał możliwości dzieci. Zwierzęta, postaci fikcyjne, no i ludzie. Każdy coś symbolizuje, każdy ma przekaz dla gospodarzy, każdy po trosze jest odbicie ich samych.
pani tłumaczyła nam to wtedy, że my jesteśmy takim trochę złym małżeństwem. Tak, i wtedy i my się kłócimy, także ja ją przytulę, a ona mnie bawi. Ja jego palę torebką, on patrzy na inną dziewczynę. Ot życie. A kolędnikom w tym chodzeniu po domach chodzi o to, żeby nad tym życiem trochę się zatrzymać, podumać, przemyśleć. Choćby po to, żeby w święta dziad z babą byli dla siebie dobrzy. No i są z nami Iwona Kwiecińska, nauczycielka języka kaszubskiego. Dzień dobry. Szymon Rolbicki. Rolbecki, przepraszam. Oj, będzie mandat zaraz, tak? Rozumiem. W roli policjanta. Kinga Przytarska. Też bałem się pomyłki, bo tu diabeł, jak się, że tak powiem, będzie chciał odegrać, to jeszcze gorzej. I Kornelia Balaszewska w roli, no właśnie, kominiarza czy kominiarki? No, kominiarza bardziej. Kominiarza, tak tam się wydawała. Pani Iwono, nie mogę nie zapytać, nie jest gorąco? Gorąco. Jak ta czapka? Sprawdza się? Gorąco. Czapka się sprawdza. Właściwie gwiazdor ma najlepiej w tych gwiazdkach, bo wędrując po wioskach, często właśnie w mrozie, w śniegu, w bardzo niekorzystnych warunkach, bo wiadomo, przed świętami to bywa różnie, to gwiazdor ma najlepiej, bo ma najlepsze futro, najdłuższe, ma najlepszą czapkę, najbardziej zabezpieczony jest w trakcie tego wędrowania, także no i są chodzi. Tego plusy. I gwiazdor w roli także opiekuna całego tego grona, w roli propagatora tradycji kaszubskiej. Bo, no bo wszak to właśnie na Kaszubach taka tradycja się zrodziła, że kolędnicy kaszubscy, czyli gwiżdże, tak, tak się nazywacie, chodzą po domach no i zwiastują dobrą nowinę w taki oto sposób, odgrywając różne scenki. Tak, tradycja istniała wiele lat temu. Wiele razy kolędując właśnie po domach spotkaliśmy się z informacją, że pamiętali ludzie, że ich dziadkowie, ich rodzice chodzili, odwiedzali domy, no a teraz już od kilkudziesięciu lat nie było po prostu takiego kogoś i cieszyli się, że właśnie udało im się jeszcze doczekać chwili, kiedy przychodzą do nich kolędnicy w takim pełnym Pani składzie. Pani wzięła na siebie to kultywowanie tradycji, właściwie sprawienie, że ona się odrodzi na Kaszubach. Pracując w szkole, no zauważyłam właśnie, że dzieci często starają się kolędować, chcą podtrzymywać tą tradycję, ale nie bardzo wiedziały jak. Zdarzały się jakieś grupy kolędników w formie aniołów, czy tylko dzieci przebranych, właściwie zasłaniających swoje twarze i przychodzących śpiewać. I wydawało mi się, że no znaczącym byłoby, żeby ich jednak przygotować tak, jak to powinno wyglądać. Oni się cieszą, dzieci? Oni się bawią, to jest dla nas oczywiste. Podoba się wam ta zabawa? Tak. A co najbardziej jest fajnego w tym? No, że się... No... Ludzi też uczymy, jak to było wcześniej. Niesiecie tradycje, tak? Do domów. Każdy ma swój charakter, każda ta postać. Jaki jest diabeł? No taki, że straszy tak ludzi bardziej. A tak na poważnie? No i bardziej bierze swoją, na swoją stronę, nas przyciąga. A policjant? Uważasz na to? A policjant? Sypią się mandaty? Szymon? No. Tak? Ale pilnujesz, rozumiem, porządku w tym towarzystwie, tak? Wszystko jest pod twoją kontrolą. Kominiarz jaką ma rolę? Że jak przychodzimy na przykład do jakichś domów, to ja to kominiarze przynoszą szczęście i jak to czyścimy na przykład kominy, to też oczyszczamy ten dom z tych wszystkich złych chwil z zeszłego roku. A sądząc po tym twoim make-upie, to przeglądzik też od czasu do czasu jakieś komina się tam trafi, tak? To dzisiaj będziecie właśnie chodzić po domach, tak? To dzisiaj czy w ogóle w okresie przedświątecznym? W okresie przedświątecznym właściwie to jest moja druga grupa, bo już od 7 lat właściwie co roku chodzimy przed świętami. Cały obwód szkoły staramy się odwiedzić z grupą gimnazjalistów, starszych dzieci. Teraz już 8 klasę zaangażowaliśmy do tego. A w tym roku po raz pierwszy zajęłam się grupą młodszych dzieci, żeby pomogły trochę nam, bo ta grupa jedna nie zdąża po prostu odwiedzić wszystkich domów, które no właśnie, chcielibyśmy odwiedzić. No właśnie, o to chcę zapytać, jak ludzie reagują, bo słyszeliśmy w tym felietonie, że tak trochę widzą takie zwierciadło, odbija im się każdy z ich charakterów w tych postaciach, które przeprowadzacie. Jakie są reakcje w domach? W domach reakcja pierwsza, pamiętam jak zaczynaliśmy kolędować, no to bywało, że ludzie byli bardzo zaskoczeni, bali się nas wpuścić, bali się właściwie co to za kolędnicy, może zła sława też powstała kolędników, a teraz to nawet pytają się, dlaczego na przykład nie przyszliśmy danego roku, czemu was nie było, my na was czekamy, my co roku mamy dla was słodycze przygotowane, czemu wy nie przychodzicie, więc teraz wydaje mi się, że już przygotowali się na to i no mi się też wydaje po moim kolędowaniu, jeżeli nie wezmę udziału w takim
takim kolędowaniu, to te święta nie są pełne. Jak chodzimy, naśpiewamy się tych kolęd, pochodzimy po wioskach, że słychać nas gdzieś z daleka, widać te światła odbijające się od policjanta, od blasków, od gwiazdy, gdy przejeżdżają samochody. To jest taka atmosfera właściwie świąt, której, no jeżeli bym nie kolędowała, to by bardzo brakowało. Dużo czasu i myślę, że we wiosce też. Zajmuje przygotowanie tej atmosfery i tego spektaklu, no, tego pokazu, bo stroje, kostiumy, to wszystko jest, oczywiście cały scenariusz, każdy ma swoją rolę do odegrania. Stroje, kostiumy gromadzimy, tak jak mówiłam, już od 7 lat, więc no jest to uzupełniane o nowe jakieś tam zasoby, ale... Tylko aktorzy się zmieniają, co roku rozumiem. Coś tam, tylko właśnie zmieniają się grupy aktorskie i to jest ten problem, że za każdym razem trzeba właśnie nowe dzieci przygotować. Ale radość z tego jest ogromna. To jest taki sposób nasz też na uczenie dzieci mówienia po kaszubsku, bo jak tą próbę będą mieli przez 100 domów, które odwiedzą, no to nie ma takiej siły, żeby nawet za 10 lat, kiedy będą chcieli powiedzieć to, co mówili z nami, z gwiazdkami, żeby tego nie pamiętali. To możemy jeszcze prosić o jakieś życzenia świąteczne szkolników, bo one będą miały swój specyficzny wymiar na pewno. Wszedci głedny nebelniści głę na głedę. Mam nadzieję, że wszyscy dostaną błękitny dręci, że gwiezdor, ja ci przyjdę w tym roku, przeniesę to, co było napisane w listach. Wszyscy go dobrego. Bogaty wręci, bogate prezenty. Błękitny. Błękitny dręci. Fenomen. Trochę jeszcze musiałbyś się pouczyć. Ale najważniejsze wyczułem. Tam, gdzie tak, były prezenty, tak, tam, tak, gdzie było coś dla mnie, to wyczułem. Bardzo dziękujemy. Iwona Kwidzińska, nauczycielka języka kaszubskiego ze swoją grupą Gwizdzy Kaszubskich. Powodzenia wam życzymy. O fenomenie kolędowania, tak, fenomenie, który z pewnością da się jakoś naukowo też wyjaśnić. Naukowo, no...